To ja, wasz Blake, przepraszam, miałem powiedzieć Blake Carrington, ale to inna impreza. Robert Felusz, Oned Rano, wiem. Dzisiaj ja tu będę miał troszkę mniej roboty, bo wszystko za mnie zrobi Jarek Kuźniar, który z ekipą podczas kolejnego On Tour bawi tym razem w Izraelu i o tym, co tam wyprawia, tutaj nam pięknie opowie. Drogi Jarku, czy ty już nas widzisz i słyszysz? Wygląda, że tak. Oddajemy głos Jarkowi. Proszę bardzo. Dzień dobry, witamy serdecznie ze środka piekła. Wczoraj powiedziałem to słowo, nagrywając jedną ze scen do Oned On Tour, ale jeszcze nie wiedziałem, co mówię. Dzisiaj tutaj, przy 40 stopniach plus, właściwie czuję się to niesamowicie, ani grama wiatru. Przed nami Jordania, jeszcze wcześniej Morze Martwe. Tu, w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz kilkanaście dni temu, doszło do bardzo poważnego wypadku, bo ta pustynia jest niesamowita i ona będzie wyglądała cudownie na naszych zdjęciach, które mam nadzieję już niedługo będziecie mogli zobaczyć w Oned On Tour. To jest takie miejsce, które specjalnie się kojarzy z Izraelem, chociaż spora część tego kraju, większa część tego kraju to jest pustynia, ale wszyscy albo właśnie smażą swoje skrzętnie przygotowane na to ciała na plaży, albo ruszają do Tel Awiwu, albo pielgrzymują do Jerozolimy. Czasem może wylegują się na plażach w Eliacie, ale na pustynię, kto by normalnie jechał na pustynię? Myśmy wczoraj byli i to jest naprawdę fantastyczne doświadczenie. Wracając do tego wypadku, nasz przewodnik o tym wczoraj opowiadał. Patrzcie zawsze, jak ruszacie w takie miejsce. Tutaj możecie rozbić namiot w odpowiednim miejscu, przygotować się do wyprawy. To może być rower, to może być samochód 4x4, to może być noga, jedna i druga, ale musicie zabrać wodę i wiedzę, przygotować się na to, coś na insekty, coś na słońce także zdecydowanie. Natomiast tutaj potrafi się pogoda dynamicznie zmienić i tak było właśnie. Grupa młodych ludzi, głównie dziewczyny, kilkunastoletnie, weszły do kanionu i nagle w tym kanionie pojawiło się tyle wody, że po prostu ich z ogromnym impetem wypłukała. Większość tych młodych ludzi zginęła. Mówię o tym dlatego, żebyście pamiętali, że czasem wyjeżdżając na wakacje wcale nie wolno nie zapakować do walizki głowy. My staramy się to robić i staramy się to mówić, chociaż a propos pakowania głowy do naszej wyprawy, wczoraj, kiedy spotkaliśmy młodego, przesympatycznego człowieka, który był speleologiem. Mówi, słuchajcie, jeżeli chcecie eksplorować solne jaskinie, to po pierwsze jesteście w najlepszym do tego miejscu, po drugie macie najlepszego do tego przewodnika, więc welcome home i zapraszam ze mną. No i może widzieliście to na zdjęciach, jak wyglądała praca naszej ekipy, jak wyglądało nasze wczołgiwanie się dosłownie pod ziemię, bo kiedy przyjechaliśmy na miejsce, to nie chcę przesadzić, ale no, mniej więcej tyle był. No, patrzę po swoim tyłku, więc musiało być więcej, żeby się zmieścił. Powiedzmy tyle, żeby wejść do tej jaskini. Później ze 2-3 kilometry wewnątrz i doszliśmy do naprawdę cudownego miejsca, do którego nasz przewodnik czasami spuszcza się na linię z góry. My weszliśmy tam do środka od zupełnie innej strony. Mamy zdjęcia z drona, mamy naszą rozmowę z nim tam na miejscu także. Na końcu nam się do tego przyznał. Kiedy zapytałem go, why? On mówi, no wiesz co, rzeczywiście jest tak, że rodzina mówi o mnie wariat. Może coś w tym jest, ale wyobraźcie sobie, że jesteście w takiej... Usłyszałem to, czego nie chciałem usłyszeć. Jeszcze 4 minuty. Nie po to się tu smażymy na słońcu, żeby nie wykorzystać tego momentu i nie mówić do bólu. Więc... lekceważąc ten komunikat o 4 minutach, które nam zostały, kiedy dochodzisz do finału swojej wyprawy, jesteś wewnątrz, właśnie, jesteś wewnątrz skały, która nazywa się, czy góry, która nazywa się Sodoma. Ta Sodoma. Więc tęsknisz za Gomorą, to jasne, ale kiedy dochodzisz do finału i nagle okazuje się, że człowiek, który ci to obiecał, wyjmuje palnik, wyjmuje kuchenkę i zaczyna robić gorącą wodę po to, żeby dać ci w małej, cudownej filiżance dobrą izraelską kawę, więc to warto było. I tutaj takie miejsca też są. To naprawdę nie jest wyprawa tylko, żeby pielgrzymować w Jerozolimie z całym szacunkiem dla pielgrzymów. To nie jest tylko wyprawa, żeby leżeć na plaży nad Morzem Czarnym czy innym w okolicach Tel Awiwu czy Eliatu, ale to jest takie miejsce, w którym naprawdę będziecie, jeżeli tylko nas posłuchacie, dajcie się wciągnąć, będziecie mogli uciec do zupełnie innych ludzi i do zupełnie innej historii. Bardzo często było tak, kiedy ruszaliśmy, ktoś mówił, dwa były pytania właściwie. Czy nie boisz się, że ruszając do Izraela wspierasz tych, którzy przecież walczą z Palestyńczykami? Nie. Jesteśmy w kraju, który ma swoją wojnę, który ma swoich wrogów, który ma swój problem, jak każdy kraj właściwie. I ostatnio akurat rzeczywiście w momencie, w którym 3 ambasady zostały przeniesione do Jerozolimy z Tel Awiwu, na granicy z Palestyną w Strefie Gazy dochodziło do bardzo krwawych zamieszek, ale wszyscy nam to mówili i sami to czuliśmy, bo to jest też fajne w Izraelczykach, że kiedy ich zapytasz, no ale słuchaj, Polacy nas pytali, to jest to drugie pytanie, które słyszeliśmy, czy to jest bezpiecznie, słyszymy od niej lub od niego, naszych przewodników, sam sprawdź.
sprawdź, jak się czujesz, kiedy chodzisz tutaj z kamerą, kiedy chodzisz tutaj na ulicy z całym sprzętem, kiedy opowiadasz tą naszą historię, stoisz pod ścianą płaczu. Okej, widzisz wszędzie żołnierzy, ale nie wierzę, że u was na ulicach w sytuacjach kryzysowych też nie ma więcej służb. I rzeczywiście jest to, mówię to swoim sercem, to nie jest przekaz, który mam przekazać w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela, ale naprawdę czujemy się tutaj bezpieczni, czujemy się tutaj zaopiekowani i czujemy się fajnie z tymi ludźmi, rozmawiając z nimi o ich historii, o ich kulturze, o ich kuchni, ale także o tym, co ich tutaj dzisiaj bardzo mocno nakręca. Ruszamy za chwilę, jak zawiniemy się z tej pustyni, skończymy spotkanie z wami, ruszamy do Tel Awiwu, będziemy tam przez dwa ostatnie dni naszej wyprawy z Onedon Tour. W Tel Awiwie skupimy się na Startup Nation. To jest taka organizacja, którą myślę Polska też powinna sobie wykombinować, bo owszem, oni szanują, pamiętają, dopieszczają swoją religię i swoją historię, natomiast oni przekręcili swoje głowy na przyszłość. Mają organizację, która nazywa się Startup Nation i wokół tego skupiają się wszyscy, którzy mają jakiś pomysł. To jest mały kraj, tutaj się wszyscy znają i tutaj zrobić biznes jest naprawdę łatwo. Kiedyś na takiej wyprawie z grupą dziennikarzy z Polski słyszeliśmy na pytanie, dlaczego wam się udaje, chociaż wszyscy mówią, jesteśmy krainą startupów, dlaczego wy naprawdę jesteście? Oni mówią, bo to jest mały kraj, my się tu wszyscy znamy. A dwa, że jeżeli idziesz sobie Rothschild Boulevard i widzisz fajnego gościa w koszuli, który siedzi sobie i pije herbatę, może albo kawę, może on jest CEO jakiejś firmy, podejdź do niego, zgłoś mu ten pomysł, a pewnie go razem zrobicie. I tak to tutaj działa. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję wam to także pokazać. Mamy już za sobą rozmowę z szefem dyplomacji, rzecznikiem resortu dyplomacji Izraela. Rozmawialiśmy o stosunkach z całym światem, ale także o tym, jak może zmienić się polityka Izraela po tym, jak Amerykanie między innymi zdecydowali się przenieść swoją ambasadę do Jerozolimy. I to jest też taki wątek, który w naszym programie się pojawi. Odpowiadam to tym, którzy mówili, jak śmiesz w takich warunkach i w takiej sytuacji jechać do kraju, który robi z Palestyńczykami to, co robi. Na wojnie pierwsza ginie prawda i to tutaj widać doskonale. Więc ta rozmowa też w naszym programie się pojawi. Będzie cudownie kuchennie, będzie cudownie winnie. No i mam nadzieję, że dacie się nam wciągnąć w takie okoliczności przyrody, która trochę wywróci wasze wyobrażenie o Izraelu. Mam nadzieję, że następnym razem, podobnie jak my, będziecie wychodzili z jaskini ubrudzeni wszystkim, ale mam nadzieję szczęśliwi. Ja jestem facetem, który ma klaustrofobię. Wydawało mi się, że ona jest duża i nie do pokonania, ale wczoraj udało się nad tym zawalczyć i to jest jedno z takich moich małych zwycięstw. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za to spotkanie na izraelskiej pustyni w Oned Rano, na żywo Oned On Tour. No i mam nadzieję, że będziemy tak robić częściej, szczególnie, że mamy za sobą Islandię, mamy za sobą Austrię latem, której premiery jeszcze nie widzieliśmy i wy też. Jesteśmy teraz w Izraelu, czekamy jeszcze na Holandię, później przyjdzie czas na Dubaj i na jedną jeszcze niespodziankę, ale to już będzie jesień. Polecamy się serdecznie w nowym wydaniu Oned On Tour. Gdziekolwiek byśmy nie byli, i tak was, kochani widzowie w Oned Rano, złapiemy. Tak, złapiemy was. Ależ on ma gadane, ten Jarek Kuźniar, Jarek z pustyni 40 stopni na plusie. Nie najgorzej. U nas dzisiaj tak 20 mniej. Dziękujemy bardzo Jarkowi. Jarek w Izraelu, Jarek robi kolejne Onet On Tour. My powoli finiszujemy, ale jeszcze zaraz sprawdzimy, kto dzisiaj gościem u Andrzeja Stankiewicza. Halo, halo Andrzej. Halo, halo Andrzej. Dzień dobry, witam serdecznie. Trudno byłoby dzisiaj znaleźć lepszego gościa. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Przedsiębiorczości, a więc startupy. Dla Jarka to także ciekawe. W Izraelu rzeczywiście kwitną startupy. W Polsce też trwają starania. A dla ciebie, panie redaktorze, panie Robercie, pani minister, tak naprawdę, słuchaj, walczy z kierowcami w środku miast, w centrach miast. Ja nie wiem, czy to będziesz mógł wjeżdżać tym swoim pojazdem, nawet hybrydowym, do centrów miast. Ja trochę żartuję, ale pani minister tak naprawdę trochę kierowcom przykręca śrubę i porozmawiamy na ten temat. Dlaczego? Emisje, nie emisje, gazy, hybrydy, wszystko na ten temat. Zaraz panią minister Jadwigą Emilewicz zapraszam serdecznie. Niezależnie od tego, co pani minister powie, Oned Rano jutro będzie na pewno o 7.55, a za chwilę Andrzej Stankiewicz i jego gość. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za dzisiaj.